Kulturalna L prosto z festiwalu w Gdyni. Dzisiaj gościem jest Wojciech Smarzowski. Rozmawiamy. Przepraszam, chciał pan coś powiedzieć? Tak, po prostu dzień dobry, dzień dobry. Kultura przede wszystkim. Kultura. Witamy, rozmawiamy świeżo po pokazie filmu Claire, który wczoraj nas wszystkich tutaj zachwycił. Jak się pan ma? Dziękuję, dobrze. Dobrze? Tak. A jakieś głosy, opinie? Są. Jakie? Różne. Jak pan reaguje na różne? Jestem uodporniony. Mhm. Po to robię filmy, żeby one wywoływały jakąś debatę, żeby prowokowały, czy to emocjonalnie, czy intelektualnie, przepraszam, czy obyczajowo, jakkolwiek. No, to się dzieje. Mnie pan trochę nabrał. Dlaczego? No bo ja się na początku sporo śmiałam i pomyślałam nawet, o, nie będzie ciężko. Nie będzie ciężko, a wyszłam trzęsąc się, wie pan? Ale to jest taka konstrukcja z wielu moich filmów, żeby zacząć lżej i potem widzowi zabrać to poczucie, to dobre samopoczucie. I żeby zgubić te granice, kiedy to nastąpiło. Właśnie, nie można się zorientować, kiedy to ale się dzieje. Ale to nie tylko Claire, inne filmy też tak konstruuję. No dobrze, a czemu wytrącić widza z tego dobrego samopoczucia? Wie pani co, byłem na spektaklu Klątwa w Teatrze Powszechnym. I miałem tam wrażenie takie, że ludzie, którzy zrobili ten spektakl, chcąc nie chcąc, zaadresowali do takiej widowni, która myśli podobnie. Jak oni. Tak, no to jest teatr. Mm-hmm. Natomiast ci, którzy myślą inaczej, w których głowach coś można byłoby zmienić, no to oni są przed teatrem, mm-hmm. modlą się, pikiety, mm-hmm. a jeżeli wejdą do teatru, to tylko po to, żeby wrzucić jakąś toksyczną substancję. Film ma inną skalę rażenia, to znaczy ma szansę trafić do ludzi, którzy myślą inaczej niż ja. Dlatego, że ma wartką akcję, że ma zagadkę kryminalną, że ma kilka dobrych dialogów, mm-hmm. albo właśnie kilka zabawnych sytuacji. Więc to jest duża przewaga dla mnie filmu nad teatrem. Czyli pan trochę opakowuje trudne treści w taki cukier? Tak, tylko nie chciałbym uniknąć, że to manipuluje i tak dalej. Nie, nie. Taką mam konstrukcję naprawdę w większości filmów. To... Mm-hmm. No tak, ale ułatwia pan jakby połknięcie gorzkiej treści, tak? Tak, ale mam w tym jakąś ideę właśnie, mm-hmm. żeby... Poza tym ja robię filmy, które są dość kosztowne. Jest dużo aktorów, to się dzieje na kilku planach. Czy to jest film historyczny, czy to jest tak jak teraz film współczesny z retrospekcjami, mm-hmm. to... Więc film jest kosztowny, więc też chciałbym, żeby ci, którzy zainwestowali pieniądze w film, żeby im się one wróciły, ale to nie jest oczywiście nadrzędne, bo tym się nie kieruję. Czyli chodzi o rozrywkę też? No, myślę sobie, że film może działać na paru płaszczyznach. Byłby nie do strawienia, gdybym zostawił tylko te ciężkie grzechy Kościoła i z tym zostawił widza. To byłoby nie do strawienia. A tak jest to historia, która płynie wartko i zaczyna się dość zabawnie, jak to pani powiedziała. Tak. To, co mnie tak wciągnęło i zachwyciło też, bo dopiero zdałam sobie sprawę z tego, kiedy wyszłam z kina, że tak naprawdę trochę ta sutanna jest też kostiumem. To znaczy, to są opowieści ze zwykłego życia, zwykłych ludzi. Jest love story, jest opowieść o rządze władzy, czy opowieść o traumach z dzieciństwa. To są właściwie rzeczy, które dotyczą wszystkich ludzi. To było nasze założenie, nasze, Wojtka Rzechaka i moje, pisaliśmy razem scenariusz, że chcemy opowiedzieć po prostu film o ludziach takich jak my, tylko tyle, że oni mają sutannę, a my nie. Mają te same grzechy, które mam ja, z tą różnicą, że jestem mniejszym hipokrytą. więc no, to jest, i to się chyba udało, że to jest opowieść o ludziach. No właśnie. Są trzy wektory. Jest rządza pieniądza, tak. Rządza i władza. Ale jest love story też. No tak, oczywiście, że i jest. Takie klasyczne. To nie było łatwe. Z klasycznymi dylematami męskimi. Tak, to nie było łatwe, bo świat jest taki męski. Przedstawiony świat jest... No, mężczyźni tam głównie grają. Mhm. A kobiety jakie są w pana filmie? Jakby pan powiedział? Kim one tam są? Co one sprawiają? No, są katalizatorami może, ale cały czas nad tym pracuję i teraz przy następnym projekcie mam zamiar zatrudnić kobietę, która by mi po prostu przeanalizowała moje postacie, bo myślę, że tu jest bardzo dużo do zrobienia.
żeby te filmy moje były również bardziej kobiece. Może to wynika stąd, że też na tym festiwalu, że kobiety robią świetne filmy w Polsce. Tak. Tak, więc ja się czuję, że muszę się douczyć, dokształcić. Jakie pan widział świetne filmy kobiet na tym festiwalu? Nie wiem, podobała mi się i Twarz, i Fuga. Mhm. Także nie widziałem jeszcze filmu Jagody Szelc. Mhm. Bardzo chcę go zobaczyć. Mhm. No dobrze, to jak to jest, że te uniwersalne ludzkie historie akurat się pomieściły w Sutannach, a jednak, no umówmy się, my jesteśmy wszyscy wychowani w katolicyzmie, na to się zamachnąć, to trzeba nie mieć w sobie pewnego rodzaju takiej bojaźni nawet. Oczywiście mam taką nadzieję, że to jest film, taka kropla, nazywam sobie to, która drąży skałę, że być może, no wiele reportaży powstało, już książek na ten temat. Wiele informacji już jest jawnych i myślę, że coś się zmieni jednak w głowach, i wie pani co, w głowach wiernych, że oni wyjdą z kina i pomyślą sobie, że przecież też są za to odpowiedzialni, za tę sytuację, którą zobaczyli w kinie. I być może spojrzą na księdza jak na człowieka, a nie jak na świętego. Wie pani, na przykład zastanawia mnie to, nawet nie wiem, czy słowo przeraża jest dobre, ale chyba tak. Jeżeli jakiś ksiądz zostaje złapany na danej parafii, krzywdził dzieci i nawet jeżeli sprawa trafia do sądu, a nie jest zamiatana pod dywan, jak do tej pory, że księża są przerzucani z parafii na parafię, to jednak nikt z dziennikarzy na przykład nie zadaje sobie trudu, żeby sprawdzić, co się z tym księdzem działo wcześniej, na tych poprzednich parafiach. Przecież on nie stał się pedofilem na parafii X, prawda? Piotr Krysiak zrobił coś takiego, że poszedł śladami księdza. Dziennikarz. Tak, poszedł śladami księdza z Dominikany, tak? Że w jego książce jest odpowiedź na to, gdzie on był wcześniej i co robił z dziećmi, ale to są też wyjątki, nie? A dla mnie to jest naturalne. Gdybym był dziennikarzem i zajmował się tym tematem, to bym go po prostu rozgryzał do podszewki. A pan rozmawiał bardziej z ofiarami, czy ze środowiskiem kleru? Emocjonalnie zawsze jest mi najbliżej do tych ofiar, tak? Natomiast jeżeli chodzi o środowisko kleru, ja nie wiem, czy ja rozmawiam ze środowiskiem kleru. Ja miałem konsultantów księży, byłych księży, nielicznych, i ten kontakt mi wystarczył. Natomiast no, to, co dla mnie jest ważniejsze i to, co najbardziej chyba mnie trzepnęło podczas tej pracy czteroletniej, no, to są zawsze relacje. Tak samo było w Wołyniu, kiedy przeczytałem relacje tych, którzy ocaleli z rzezi. I to też był punkt wyjścia troszkę do tej historii, ale potem jak już wiem, że muszę, jak się ze sobą umówiłem, że muszę zrobić film, to jestem maszyną, kończę scenariusz, robię dokumentację, wybieram aktorów, pracuję, montuję, rozmawiam z dziennikarzami i wychodzę w tym przypadku z kościoła już za tydzień. Taką wspaniałą sentencją z filmu Dom zły, ona brzmiała prawda, nie ma takiej. Tak. Nadal pan podtrzymuje to? Mam nadzieję, że ten film jest taki niejednoznaczny. Każdy człowiek to osobny przypadek, także ciężko uogólniać. Natomiast oczywiście trzeba się odnieść do tego, że nasz kler, nasz Kościół Polski jest poza prawem. Finanse Kościoła nie są przejrzyste, a państwo dotuje Kościół również z moich podatków. I to jest coś, co mnie boli. Zresztą na pewnym etapie ten film miał się nazywać Głęboka Taca. A potem mi księża powiedzieli, że oni mówią Cicha Taca, czyli że nie monety, tylko banknoty. Okay. Więc prywatnie jestem za tym, że trzeba rozwiązać konkordat i wyprowadzić religię ze szkół. No to takie moje zdanie jest. No. No a prawda jest, czy jej nie ma? W ogóle prawda w życiu? No to niech pani sprecyzuje, co to jest. Prawda nie ma takiej? No. Co jest, czym jest prawda? Obiektywną wartością? Myślę, że jeżeli mówimy na przykład o tym oczyszczeniu Kościoła, no to na pewno jest coś na końcu, tylko że w żadnym kraju Kościół sam z siebie się nie oczyścił. Mhm. Zawsze była potrzebna pomoc państwa i instytucji świeckich. Bardzo dobry przykład jest, jeżeli chodzi o te badania na temat pedofilii w Niemczech. Tam wyszło, że 4,5% chyba procent księży niemieckich to są pedofile. Komisje na zlecenie episkopatu zrobiły te badania, ale robiły je na podstawie archiwów, które episkopat dostarczał, czyli cedził.
A kiedy w Australii na przykład otworzono archiwa przy takich samych badaniach, otworzono archiwa na potrzeby tych badań, to wyszło, że 7. To już jest dużo, nie? To już jest dużo. Więc bez pomocy państwa to się niczego nie dowiemy. Ale ja cały czas próbuję zapytać o pana i o pana metodę, o pana widzenie świata, bo to jest tak specyficzne w pana filmach i układa się w pewną całość. W to, że pan nam nie daje ulgi, że te filmy ciężko przeżywamy wszyscy, że wychodzimy z nich inni. Pan wie o tym. Czy zło jest gdzieś, pokazanie zła, zło mówi o nas więcej niż dobro? Zło zawsze było bardziej atrakcyjne dla filmu i też w życiu. Zło jest bardzo ekspansywne, prawda? Dobro całą swoją energię poświęca na likwidowanie zła, więc jak to Kapuściński powiedział, jeden cham zepsuje imprezę 100 kulturalnych ludzi, prawda? A jeden kulturalny człowiek nie naprawi imprezy chamów. No tak działa zło, tak po prostu. I na tym też bazuje kino. To nie jest tak, że tylko ja odkryłem zło. Nie, od zawsze tak było. No ale pan coś o ludziach mówi nam, no, ludziom. No tak, no ale co ja mam to teraz... Dlaczego przez zło? Dlaczego łatwiej? Przez zło? Bo pani już tak podsumowała, że tam przez zło. Ja właśnie zastanawiam się, przecież ja tych księży lubię. Te postacie, które są w klerze, ja ich kocham. I próbuję im pomóc. Każdemu próbuję pomóc. Widzę, że są samotni, że są bezradni, więc nie można tak jedną krechą powiedzieć, że tam zło albo dobro. Tak mi się wydaje, że to, co jest siłą dobrych filmów, to jest właśnie ta niejednoznaczność, że to nie jest biało-czarne. Powiedział mi pan przy Wołyniu, że to jest film o miłości, co mnie totalnie zaskoczyło. A o czym jest Claire? Claire jest po prostu filmem o instytucji. O systemie? Tak, o zepsutej instytucji, która jest poza prawem. A każdy system jest zły? Idealnego nie ma, natomiast ten jest zły. Wojciech Smarzowski. Wyszczekany, wygadany. Teraz zaczyna się śmiać i mówić. Nie. Podczas wywiadu. Teraz się ucieszyłem, bo skończyliśmy wywiad. Cieszył się, że już pójdzie. Tak. Dziękuję panu bardzo.